Dieta wegetariańska staje się coraz bardziej popularna, zarówno wśród osób dorosłych, ale również w przystosowaniu diety u dzieci, nawet sportowców, takich wyczynowych, więc faktycznie rezygnacja z mięsa jest możliwa i jak najbardziej możemy dobrze zbilansować naszą dietę, nie spożywając mięsa i jego przetworów. Takim najlepszym zamiennikiem mięsa, jeżeli jest to na przykład dieta pesto-wegetariańska czy semi-wegetariańska, są po prostu ryby. Tak jest taki przelicznik, 150 gramów mięsa już po obróbce termicznej jest mniej więcej taką samą porcją ryby, więc stanowią one bardzo dobry zamiennik, źródło białka, źródło witamin z grupy B, źródło selenu, cynku, no i oczywiście kwasów omega-3, których w mięsie akurat znajdziemy bardzo mało. Drugim zamiennikiem mięsa są jajka. Na 150 gramów mięsa przypadają nam dwa jajka, więc tak naprawdę patrząc na wartość energetyczną naszej diety i nasze zapotrzebowanie na białko, powinniśmy spożywać nie więcej niż jedną porcję mięsa i jego zamienników. Więc jeżeli rano na śniadanie zjemy jajecznicę z dwóch jajek, tego dnia nie powinno być już mięsa. Jest to dosyć ciężkie do zrobienia w naszej polskiej populacji, ale wtedy zwróćmy uwagę, żeby na przykład jeść trochę mniej na biało. I bardzo ważnym zamiennikiem mięsa w dietach wegetariańskich są oczywiście suche nasiona roślin strączkowych, takie jak soczewica, ciecierzyca, groszek, groch, fasola, bób, soja i jej przetwory. To są bardzo dobre źródło przede wszystkim białka, ale również żelaza. Przykładowo ciecierzyca zawiera trzy razy więcej żelaza niż mięso czerwone. Jest to żelazo trochę gorzej przyswajalne, natomiast łącząc te rośliny strączkowe ze źródłem witaminy C, czyli po prostu z surowymi warzywami, trzykrotnie zwiększamy przyswajalność tego żelaza. Do suchych nasion roślin strączkowych nie zaliczamy fasolki szparagowej, jest to bardzo często mylone, ani pestek dyni, ani słonecznika. Mówimy cały czas o tych nasionach, które trzeba namoczyć, ugotować. Można z nich zrobić naprawdę fajne rzeczy, od past przez kotlety, pasztety i wszelkie rodzaju zamienniki mięsa.